Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z gry Warcraft 3. W samą porę, chciałem coś więcej powiedzieć, ale... Wysłałem z poselstwem do orków dwóch najlepszych rycerzy. Powinni niebawem wrócić. O, kunie są. Rycerzy nie ma. Do diabła. Czy ci orkowie nigdy się nie poddadzą? W takim razie ruszajmy zniszczyć te bestie. Ale to jest tutaj, kurde, kozak. Pamiętaj, książę, jesteśmy paladynami. Nie przystoi nam zemsta. Jeśli pozwolimy, by ogarnęła nas żądza krwi, staniemy się równie podni jak orkowie. Masz rację. Ten gościu, co stoi. Siedzi na koniu z tą piką, to jest właśnie rycerz. Jeśli czujesz się na siłach, ja nie slepczy, to chcę, żebyś ty poprowadził ten atak. Super. Ja? Ależ oczywiście. Ja zostanę tutaj i dopilnuję, by żadna z tych bestii nie zagroziła ludziom w obozie. Nie zawiodę cię. Loktar, Oga, a nie, to ludzie, sochy. Dobrze, no i mamy ten jakby element, biegaj sobie z nim, będziesz mu pomagał. I mamy ten element, w którym to mamy bazę, tak? No i już mniej będzie takich źródków do przyjmowania. Dobrze. No tych chłopów w tej kopalni tylko będzie trzeba postać niestety. Ale baza mam już dosyć rozbudowaną. Nie tak jak w przypadku tego prologu z orkami. Jaką farbę będzie trzeba wybudować? Co tu? No widzę, no. Dobra, myślę, do że to już chyba teraz będzie dłużej, tak? W sensie... tak, już jest w porządku. Teraz jeszcze tutaj... Z trzech poślemy do drewna i będzie w zupełności dobrze. Jaka jest zaleta ludzi? Zaletą ludzi jest, na moje przede wszystkim, to, że mogą budować w kilku jeden budynek, patrzcie. O co chodzi? I budują się szybciej. Z tym, że no widzicie, tutaj te zasoby są zużywane tak jakby ciut więcej. O co chodzi? Więc no nie warto, nie warto według mnie. Za chwilę zbudujemy jeszcze koszary i zbudujemy kilku tych, znaczy wyszkolimy. Kilku źródków, które tam będą mieczem machać. O co chodzi? Aha, nie mam później tutaj, no dobra, trudno. Zbudujmy koszary. O, tak idzie. Świat idzie jednak z tą siłą. Co za... A jednak z tej, no co za brudasy. I teraz właśnie, jeszcze ten uter zrobił się nieśmiertelny. Czy chcemy robić to wieżę? Zobaczymy jeszcze. Jeśli chcemy, to bym musiał jeszcze jednego źródka zrobić takiego do drewna. Dobra, zrobimy dwóch źródków jednego drewna. Służę światłości. Okej, tutaj zbudujesz to, nie ma problemu. A jakie mamy zadania? Zbuduj koszary dwuform, wyszło 6 piechurów. Dobrze, czyli ty po zbudowaniu tego zrobisz jeszcze jedną farmę. Potem pójdziesz tutaj, ty się jeszcze szkolisz, dobrze. Jakieś niebezpieczeństwo? Tutaj chyba były krasnoludy. Tylko dobrze pamiętam. Będę, wiecie, grał tak mniej więcej na pamięć, tak jak było, to będę to robił. Oczywiście. Ale tam byli krasnoludy. Krasnoludzi? Tam były krasnoludy. Służę światłości. No cześć. Witaj, dobry człowieku. Chcesz z nami zapolować? Chcę. A na co tu polujecie? Na czarne smoki. Mówią, że ich krew może zakląć oręż ogniem. Ogniste zaklęcie, którego szukacie, może okazać się bardzo przydatne. Bestia, na którą polujemy, to Syrinax. Jeśli nam pomożesz, potwór nie będzie miał żadnych szans. Nastała noc. Dobrze. Sprawiedliwości. Mamy kuźnię, widzicie? Dobra, mamy czterech tych światłości. Jęcze nimi wystarczą. Jak najbardziej. Póki co... O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. O co chodzi? To musisz kilka form, bo widzę, biedę mamy. Dobrze. Trochę. To ja już pójdę. Może po jednym budynku takim sobie strzelimy. Dobrze, tamte budynki mi się zmodernizują na wieże strażnicze. Nie trzeba mi się kłaniać. Strzelnicze i będą oczywiście strzelać. Mądry plan. Sobie. Dobra, oczywiście. Teraz tak, pójdę tutaj. Jak najbardziej. I postaram się mądry przyjąć plan. Cały damage od tych na stworków, honor. Które będą na Arthasa. Jakieś niebezpieczeństwo? Oczywiście. Na honor. No, tylko, że ty Arthasia to nie zawołujesz. Mądry plan. Na latające na honor. Się... Co? Jak najbardziej. Naprawdę, jak ja ją modernizuję? No i tak nie podejdę. Nie. Zdążyłem co zrobić. Od razu zróbmy tutaj też.
No tak, tylko że przez tego ziutka oni będą tutaj... Prawda? Niszczyć mi bazę. No to by damy dwóch. No dobrze, już, już farma się już robi, nie proszę. Skończone. Powinno być ok. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie spodziewałem się, że zaatakują przed modernizowaniem do końca wieży. Oczywiście. Dobrze. Pyk. Służę światłości. Widzisz, te smoczki mają pomało życia, więc padną. Nie wiem, czy chcecie jeszcze liczyć, ale dobrze. Mądry tutaj chyba będą szkielety. Oczywiście. Ja. Śmiesz się ze mną mierzyć? Wy śmiertelnicy! Robicie się coraz zuchwalsi. Światłość jest mą siłą. Modernizacja zakończona. Na honor. Dobrze, jak najbardziej. Ja postaram się zaatakować. Trzeba mi się kłaniać. Modernizacja zakończona. Kilku może zginieć. Muszę mieć straty czasami. Światłość jest mą siłą. Nic cię już nie uraża. Aha, ja nie mogę przechodzić przez to dziadostwo tutaj, tak? Nadchodzi sprawiedliwość. Dobrze, ale... Nie, będzie się śmiertelny. Oczywiście. Jak najbardziej. Zniszczyłeś. Zanieśmy dobrze serce krasnoludom. Przyjdziemy, zanieśmy to serce, nawet kliknę na was. A co tam? Nie no, ale wy mieliście... Za tym pod... Aha, nie mogę na ciebie kliknąć, tak? Rozumiem. No dobrze, trudno. Zrobimy jeszcze 4, bo tyle nam jakby gra każe zrobić. I damy tym ziutkom to. Wszystkie buffy. Bo buffy są różne. Są buffy dla jednostek oblężniczych i nieoblężniczych. Na przykład one są brane czekać chyba jako trzeba takie oblężnicze, czy... Ataki z dystansów, no dobrze. I, no dobrze, no w każdym razie potyrałem się, ale wiecie o co chodzi, nie? Dobrze. Przekuję waszą broń, aby raziła żywym ogniem. Teraz Arta zostanie fajnie przedmiot. Jakieś niebezpieczeństwo? Zobaczycie. Kula ognia. Ona na dodaje honor mi plus chyba 5 punktów obrażeń, tak. Nie trzeba w ten sposób kłanić tutaj. I pozwala mi atakować jednostki latające. Niech się stanie zadość. Dobrze, dodatkowe zadanie jest oczywiście wykonane. O, za chwilę rzucimy się od razu na obóz ten, tych ziutków. Dobrze, teraz już mogę na ciebie dać. Nie ma żadnego problemu z tym. Więcej pracy? Farm. Czekajcie, fuj z farmą. Dobrze, myślałem w głowie. Znaczy no, myślałem w głowie. Dobrze. Muszę się myśleć w głowie. Dobra. Rozumiem. Jakieś niebezpieczeństwo? Za mojego ojca, króla. O, ten leczy tych ziutków, spoko. Jak najbardziej. Gotów do akcji. O, ma mi sobie jeszcze zrobione, w sensie... Mogę teraz zaatakować. Znaczy misja nie odkryta, no ale wiemy, że musimy zaatakować sobie blisko. Zaraz zresztą zobaczcie. W imię króla, mojego ojca. Wstawka. Oczywiście. No, na honor. Ale jucha, znaczy ketchup się rozlął. Ketchup. Głupcze! Czarnoksiężnicy z czarnej skały przemówili. Wkrótce tak zmierzy niczym grat, spadną demony i świat ogarnie pożoga. Mniejsza. Już to kiedyś słyszałem. Czy wy orki niczego orki? Się nie naprawdę nauczyliście? Orki się odmienia? To tylko lustrzane odbicie. To dziwne. Zawsze mnie też fascynowało, dlaczego paladynowie, czy paladyni, nie wiem jak to odmienić. Zbliża się mają młoty. No chyba lepiej się niszczy ludzi mieczem, tak? Czy w ogóle atakuje się mieczem? Bo moc tylko zmiażdżyć można. Nie ujdzie wam to pu... No, oni wzywają generalnie demony, są tacy jacyś... Wyrżnąć światłość jest mą siłą. Wyrżnąć ich wszystkich! Dobrze. Myślę, że to nie wystarczy ta armia, którą w tym momencie posiadam. Oczywiście. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jak, jak na to najbardziej. Trudno. To się wycofam i drogę. Światłość jest mą siłą. To teraz full mądry control, plan. Albercie. Tak, dobrze. Jakieś niebezpieczeństwo? Mamy przewagę liczebną nad wrogami. Plugawy nędznik. Jak najbardziej. Będziemy do głównej bazy. Przy głównej bazie nie wiem, czy będą wieżyczki. Na honor. Ale, kurczę, to takie jest dużo terenu. Jest dużo rzeczy do odkrycia. Skończony. Na honor. Nie wiem, czy chcemy to odkryć, w sumie mam dużo czasu, więc... Za mojego ojca, król.
Ja nie widzę tam problemu. No to za chwilę mi się gówno się zrobi. A może jakieś dania pozwolą. A żeby odcinki nie były krótkie, to może faktycznie. Jak najbardziej. Oczywiście. Z drugiej strony chcielibyście chyba widzieć, jak ja robię fabułę, a nie bawię się. Oczywiście. No ale dobrze. Najwyżej mi napiszecie. Oczywiście. Tak, panie. Powiedz tylko słowo. Napiszecie mi pod odcinkiem. Niech się wolicie tylko zadość. Fabułę, czy tak jak teraz będę jak się bawił. Jak najbardziej. Takie coś. Plugawy nędznik. Zostało mi chyba liczenie. Liczenia. Jakieś niebezpieczeństwo? O, tam tutaj nic więcej nie ma. Badania cię już nie uratuje. Tu chyba zresztą też jeszcze dalej nie dojdzie. Na tam, honor. Czy, czyli tutaj już wiemy. Uther, wracaj tam. Bazę... Uther. O, ogarnął dupę. Oczywiście. Na honor. Ty, Ziutek, czemu zostałeś? Aha, bo już mamy taką armię. Czego ci trzeba? Że oni mi się nie mieszczą, to już mówiłem. Poczuj mój gniew. Nie będę tego robił jednak, bo to jest głupie to latać i tak szukać jakieś tam bajery, szmery. Oblegają nasze miasto. Stanę przy tym, że będę robił fabułę. Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej. Na honor. I zniszczymy jeszcze Samuro. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie, czy dla mnie to jest na pewno Samuro, ale... Ci niech się tuką. No, ale to zobaczę, co tu jeszcze jest. Chyba nic, no. Wiecie, po czym poznać, który jest prawdziwy? Prawdziwy zadaje obrażenia, jak nie nic. Służę światłości. A, my to pięknie. Jak najbardziej. Na honor. Dobrze się spisałeś, chłopcze. To było piękne zwycięstwo. Sam nie wiem, Utherze. Orkowie składali w ofierze ludzi z miasteczka. Myślę, że próbowali... Zaraz tam demony. Wiem. Nie trać nadziei. Orkowie hołdują zamierającym tradycjom. Ich demony pokonaliśmy już dawno temu. Utherma zielone oczy, nawet nie widziałem. Wracajmy. Artas jakie ma? To był ciężki dzień. Artas nie ma. Trudno. Dobrze. Jak widzicie, szybko, sprawnie mi to poszło. Srebrna ręka. Jak to miał więcej punktów? Bohaterowie 54 tysięcy... Jak to? No dobra. W każdym razie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.